Witam Państwa bardzo serdecznie. W środę 14 czerwca, w Światowy Dzień Krwiodawstwa, uchwalony dokładnie w dniu urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 roku odkrył grupę krwi, co zdecydowanie ułatwiło nam funkcjonowanie i ratowanie życia. A takie oddawanie krwi jest naprawdę bardzo potrzebne, ponieważ nigdy nie wiemy, czy nie będziemy musieli sami skorzystać z tego banku krwi, żeby ktoś uratował nasze życie czy naszej rodzinie. Jak to funkcjonuje? W regionalnych stacjach krwiodawstwa, na regionalnych stacjach krwiodawstwa na stronach internetowych istnieją takie różne aplikacje i kropelki krwi, które pokazują na dany dzień deficyty, czyli to, czego brakuje, jakiej grupy krwi brakuje, więc można tutaj zerknąć. Czasami tacy honorowi krwiodawcy dostają bezpośrednie sygnały, że akurat ich grupa krwi jest bardzo potrzebna. To jest bardzo proste, żeby wejść tutaj i sprawdzić i być może zdecydować się, że może dzisiaj jest ten dzień, że też oddamy krew. Oczywiście nie jest to takie proste, bo trzeba najpierw przejść pewne badania, które potwierdzą to, że możemy być tymi dawcami, że jesteśmy zdrowi. I wtedy dostajemy takie legitymacje honorowego dawcy krwi. Również są odznaki dla honorowych dawców. Tutaj jest srebrna odznaka, istnieje jeszcze złota i brązowa. To wszystko zależy od ilości litrów. Srebrna jest bodajże od 12 litrów krwi oddanych, ale nie jest ważne tak naprawdę, ile tej krwi oddamy. Ważne jest to, że ta krew może uratować komuś życie i dlatego warto o tym pomyśleć, że może, skoro jesteśmy młodzi, silni i zdrowi, też przyłożylibyśmy swoją kropelkę krwi do tego, żeby komuś uratować życie. A wszystkim krwiodawcom, honorowym krwiodawcom dziękujemy za to, że robią to dla nas wszystkich i miłego dnia życzę.